Jak się dowiedziałam, że będę czytać Niemoralna Kalina, czyli biografię Kaliny, to przede wszystkim wzruszenie ogromne. Wzruszenie, ponieważ była to mi bardzo bliska osoba. My z Kaliną przemierzyłyśmy, oj, pół Europy, grając razem w filmie Istvana Szabo, Hanusen. A potem tak się zdarzyło, że wtedy akurat był bojkot Spatifu słynnego, tam gdzie aktorzy spotykali się w tej słynnej kawiarni Spatifu. I ponieważ był bojkot, a ja prowadziłam kawiarnię, ponieważ poproszono mnie, żebym takie miejsce stworzyła dla aktorów. I tam, w tamtym miejscu zorganizowałam Kalinie, z tego co wiem na pewno, tak mnie poinformowali wszyscy, ostatni recital Kaliny. Nie zapomnę sceny, kiedy Kalina hrabina schodziła ze schodów i reżyser powiedział dosyć tak ostro do Kaliny, bez kabaretu. I Kalina łagodnie, z uśmiechem, oczywiście rozumiem, o co chodzi. I potem pamiętam, że István Szabo zachwycał się pokorą, cierpliwością, spokojem i klasą Kaliny. Bardzo często dawała mi przepisy kulinarne. Już nie będę przytaczać dosłownie tych przepisów, w każdym razie wyglądało to tak. Kalina właśnie z tymi swoimi, z tymi firankami rzęs mówiła, a tu się posłuchaj, to weźmiesz, to pokroisz, to dodasz, to ugotujesz, to przysmażysz i dodasz jeszcze trochę tyle przypraw, taką przyprawę, taką i na koniec pamiętaj, dużo seksu. Co by robiła Kalina w dzisiejszych czasach? Myślę, że nad morzem by cały czas przebywała. Kalina była bardzo chora. Jak wiadomo, miała astmę i zawsze mi mówiła, że ona choruje na socjalizm, na komunizm, na ten brud, na ten pył, na ten kurz i na to wszystko wokół, co się dzieje. Ja czytam to i przede wszystkim och, mam obrazy, całe kadry filmowe. Film, dosłownie, z mojego czasu, mojej młodości, kiedy właśnie byłyśmy z Kaliną blisko. Myślę, że z wielką przyjemnością zgodziłaby się przeczytać audiobook dla audioteki. Kalina uwielbiała przeróżne wyzwania, ciekawe wyzwania. Przeczytałaby po swojemu. Bardzo możliwe, że gdyby nie pasowałyby jej jakieś słowa, to by je zmieniała albo opuszczała. Ale to był cały urok Kaliny. Ona miała taką prawdę w sobie i tą prawdą kierowała się w życiu. Błękit kamienia kontrastuje z alabastrową skórą. Osadzony w krzyżyku na długim łańcuszku ma przywilej rozbłysku między piersiami. W tych partiach górnych, gdzie, jak mówią reżyserzy, Kalina jest korzystnie zbudowana, na oczach kilku milionów telewidzów dowód przynależności do świata chrześcijańskiego zderza się z lubieżnym tłem ciała, z obrazem zgnilizny moralnej, jak zawyrokują obrońcy socrealistycznej przyzwoitości.